Autorski zespół Ryszarda Dolaty, czy autorski zespół Lubońskiego, zbudowany przed tym sezonem, czy budowany już od jakiegoś czasu? No, budowane w zasadzie i budowane marzenia 9 lat. Tu 9 lat jestem. Było naprawdę na początku źle, tragicznie, jak sobie to 9 lat przypominam. Naprawdę była cała masa pracy przez ostatnie 3 lata, dzięki przede wszystkim firmie Patron i firmie Fogo. Mogliśmy zacząć te swoje marzenia, zacząć realizować, które się przekuły w ten awans. W zasadzie podchodziliśmy 2 sezony, no ten sezon się udało. Udało się tak zdecydowanie, że już 4 kolejki przed końcem możemy to świętować. Ale to taki, dla mnie to jest taki potężny okres i mówię, że wiele można włożyć pracą, wiele można włożyć organizacją, jednak wszystko się też przekłada przez pieniążki. Pieniążki tych sponsorów spowodowały, że możemy tutaj tak świętować. Jeszcze gdyby się przełożyły udział miasta, tak jak tych 2 sponsorów, to byłoby wspaniale. No. Trzecia liga. No trzecia liga, nowe wyzwania. W zasadzie zespół był budowany tak, jakbyśmy już mieli trzecią ligę. Tak ci chłopcy byli dobierani. No tutaj przychodzili przede wszystkim, zasiadają nas młodzi piłkarze Lecha, teraz 2 z Warty. To są młodzi ludzie, którzy tam się gdzieś nie łapali do ekstraklasy. Tu przychodzą i tak przekuwamy. No przekuwamy to już, tak jak mówię, od dłuższego czasu, tak? To wzmocnione paroma doświadczonymi chłopcami. Chcę tu wspomnieć takiego weterana jak Sieje, który te 9 lat całe tu gra. Łukasz Kubiak, to jeszcze wychowankowie moi z Lecha. I to są takie te elementy młodości i elementy starej nostalgii z Lechem. Bo ktoś tu powiedział, że to jest jakiś Lech Bis. Pewnie tak, bo aspiracji, żeby... Lech to jest numer 1. A tu budujemy coś, co ma być jakąś taką małą przyszłością, czy mała ojczyzna, bo wszyscy są z okolicy, czy z Poznania, tak. Albo z okolicy, tak, no tak. Powiedzmy. Tak, tutaj to przede wszystkim lubonianie i ludzie tu z okolic Świerczewa, Zdębca, no to jest tutaj nasze środowisko i to nasze, ten nasz mały, jak to mówią Niemcy, Heimat. Jesteście w trzeciej lidze, gracie o finał Pucharu Polski, sezon świetny, ale to znaczy, że już pan może na spokojnie myśleć o nowym sezonie i tutaj trener mówi, że w zasadzie on nie oczekuje jakichś wielkich rewolucji w składzie, wręcz przeciwnie, bardzo niewielkie wzmocnienia, chce z tą ekipą zwojować trzecią ligę. No to bardzo dobrze się z trenerem Drajerem pracuje, no zresztą to jest jeden z tych chłopców, z którym w 95 roku świętowałem mistrza Polski juniorów w Łodzi na Widzewie. Może to jakiś omen i dzisiaj też na Widzewie coś będziemy świętować, a jutro, a to jest przed nami. Natomiast tak trener powiedział, no składu nie ma co przewracać, bo tak jak mówiliśmy, tych chłopców, których myśmy tutaj wzięli, to są chłopcy już z myślą o trzecią ligę. Dla mnie takim miernikiem i tą próbą był mecz w Dopiewie, gdzie na obcym boisku u trzecioligowca zagraliśmy poprawne zawody. Wynik oczywiście determinuje pewną grę i pewne założenia, natomiast nie musimy się niczego wstydzić. No, pewnie drobne korekty nastąpią, ale generalnie to ten zespół mamy zbudowany, przygotowany, chcemy to kontynuować. Jeżeli tu wszystko tak zagra jak do tej pory, bo o sponsorów to chyba raczej jestem spokojny, jeszcze jak miasto pomoże to. Zapytam jeszcze, wyciągnie pan kogoś jeszcze z Lecha, czy z Warty tutaj wstawi jakiegoś ważnego piłkarza? Bardzo możliwe, no bo to robimy. No ja nie chcę tam przed czasem mówić, bo a nawet tu mówić o nazwiskach to nie ta szarża i nie ta liga, ale są, mogą, na pewno mogą być. Ja zapytam inaczej, czy już pan wypromował jakiegoś piłkarza, o którego ktoś się zapytał i którego może dobić trampolina do ligi wyżej? Tutaj mamy takich chłopców, mieliśmy Bartoszaka, mamy Jerzyskiego, który po tych wypożyczeniach od nas wrócił. To byli chłopcy, którzy tu przyszli jako 15-latkowie, są następni. Tutaj jeden się kręcił, nie chcę mówić, bo taki młody chłopak, żeby woda nie uderzyła. Mamy też w pomocy jednego zawodnika bardziej doświadczonego, 25-letniego, który jest naprawdę piłkarz. Także to się układa. No, myślę, że wypromowanie i dla nas, jeżeli ktoś sięgnie po naszego zawodnika, to jest to, co robimy. Tutaj dzisiaj grało 3 18-latków w pierwszym składzie. To też jest wynik i oni się bardzo dobrze zaklimatyzowali. To jest czynnik, który mówi, że jednak jak się chce, to można i nie potrzeba tam na siłę ustawiać młodzieżowców, tak jak mówią, 2 musi grać, tak? No dzisiaj wyszło 6 i się nic nie stało. Jeżeli są dobrze, jeżeli można im zaufać, to grają po prostu.